Funkcja f od x równa 6x dodać 18x dodać 12 podzielone przez x kwadrat odjąć 4 jest nieokreślona dla x równego plus lub minus 2. No widać dlaczego jest nieokreślona, no bo jak wstawimy plus lub minus dwójkę tutaj za x, no to będziemy mieli 4 odjąć 4, czyli 0 w mianowniku, a przez 0 nie można dzielić, czyli funkcja rzeczywiście jest nieokreślona w tych punktach. No i teraz pytają nas, jaka wartość powinna zostać przypisana f od minus 2, żeby funkcja była ciągła w punkcie x równym minus 2. No to przypomnijmy sobie, co to znaczy, że funkcja jest ciągła w danym punkcie. Funkcja jest ciągła w danym punkcie wtedy, kiedy granica funkcji, wtedy, kiedy argumenty dążą do tego punktu, czyli do minus dwójki, z funkcji f od x jest równa wartości funkcji w tym punkcie, czyli w minus dwójce. Jak na razie ta funkcja w minus dwójce jest w ogóle nieokreślona, nie wiadomo, jaką ma wartość. Jest określona natomiast w otoczeniu tego punktu po prostu tym wzorem. Dla argumentów, które są w otoczeniu minus dwójki, ale są różne od minus dwójki, funkcja jest określona tym wzorem. Więc będziemy w stanie obliczyć tę granicę. I jeżeli ta granica istnieje, no to powinniśmy przypisać wartość funkcji F od minus 2 równą tej granicy i wtedy funkcja będzie ciągła. No dobrze, jak obliczyć tę granicę w takim razie z funkcji F od x, no to trzeba jakoś przekształcić wzór tej funkcji. Trochę go uprościć, no bo w tej postaci nie jesteśmy w stanie policzyć tej granicy, no bo jak wstawiamy minus dwójkę, to dostajemy 0 w mianowniku. Zaczniemy może od wyciągnięcia szóstki przednawias. Tutaj będzie 3x, dodać 2, czyli przekształcam wzór mojej funkcji. W mianowniku mogę rozłożyć to na czynniki, bo tutaj mam różnicę kwadratów. No to wiemy ze wzoru skróconego mnożenia, że to będzie iloczyn różnicy i sumy. No i teraz mogę dalej to próbować upraszczać. Mianownik na razie przepiszę, a licznik będę się starał dalej rozłożyć na czynniki. Może wezmę teraz inny kolor. I to wyrażenie będę chciał na czynniki rozłożyć jeszcze. To jest trójmian kwadratowy. Więc żeby go rozłożyć na czynniki, to trzeba znaleźć jego pierwiastki. No, a tutaj te pierwiastki bardzo łatwo zgadnąć. Będziemy mieli iloczyn dwóch czynników. No i co tutaj trzeba dopisać, jakie liczby? No takie liczby, żeby ich Iloczyn był równy 2, a żeby suma ich była równa 3, to oczywiście to będzie 1 i będzie 2. No bo 1 razy 2 to będzie 2. 1 razy x to dać 2 razy x to będzie 3x. No a x razy x to będzie x kwadrat, więc widać, że to się zgadza. Czyli taki jest rozkład na czynniki tego wielomianu. Czyli nasza funkcja może być przepisana do jeszcze prostszej postaci, no bo widzimy teraz, że tutaj wspólny czynnik w liczniku w mianowniku. I po prostu możemy przez niego skrócić. Czyli dostaniemy, że nasza funkcja będzie równa 6 razy x dodać 1, podzielone przez x odjąć 2. No ale, żeby skrócić, to ta liczba, przez którą dzielimy, musi być różna od 0. Czyli x musi być różna od minus 2. Czyli to jest równe przy takim zastrzeżeniu, że x jest różne od minus 2. No ale to jest też nieokreślone dla x równego plus 2, no bo tutaj mamy w mianowniku x minus 2, czyli jak wstawimy dwójkę za x, no to też się będzie nieokreślone, czyli w zasadzie powinniśmy wykluczyć też plus dwójkę. Czyli dla x różnych od plus lub minus 2, funkcja f może być równoważnie zapisana w takiej postaci. No a w tej postaci to ja mogę łatwo obliczyć tę granicę, o której tutaj zacząłem, no bo po prostu mogę wstawić x równe minus 2 do tego wzoru. Tutaj już się nic nie zeruje w tym punkcie, czyli po prostu wstawię. Będę miał 6 razy minus 2 dodać 1, podzielone przez minus 2 odjąć 2, czyli będzie tak: 6 razy minus 2 dodać 1 to jest minus 1, 6 razy minus 1 to jest minus 6, minus 2 odjąć 2 to jest minus 4, czyli to będzie 3 drugie. Czyli teraz ja mogę zdefiniować nową funkcję. Funkcję f od x zdefiniować jeszcze raz od nowa. W taki sposób że to jest 6x kwadrat, dodać 18x, dodać 12, podzielone przez x kwadrat odjąć 4, przepisałem ten wzór, dla x różnych od plus lub minus dwójki. No a dla x równego minus 2 wstawię po prostu wartość 3 2 To jest ta nowa wartość którą przed chwilą wyznaczyłem dla x równego minus 2. To tak zdefiniowana funkcja będzie ciągła w minus dwójce. I wartość funkcji w minus dwójce jest równa po prostu 3 /2. I bierze się to stąd, że wartość funkcji w tym punkcie 3 jest równa granicy funkcji w tym punkcie, która jest również równa 3 drugie, czyli spełnia definicję ciągłości, którą poznaliśmy. W jednym z poprzednich filmów.